Kiedy prezydent Warszawy ogłasza 5 linii metra, reklamy znikają ze stacji metra. Tymczasem WK-tka otwiera nowy tor, a w Chrzanowie zaczynają się utrudnienia związane z budową metra. Na Kasprzaka tramwaje zamykają łącznik ulicy. Prezydent USA paraliżuje Warszawę. I POW, który trochę hałasuje. O tym nie tylko dzisiaj w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę 18 lutego. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsze z tym. Tak, dokładnie, już wróciłem z Zakopanego, ale wybaczcie, jak byłem zakopanym, to ja odpoczywałem, więc żadnymi filmami i innymi rzeczami się nie zajmowałem, więc film z Zakopanego będzie w najbliższych dniach. Podobnie jak tramwaj na Gagaryna, który aktualnie jeszcze sobie czeka. Natomiast to, czemu czeka i to, co się dzieje w ostatnim tygodniu, o tym w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z tym, a trochę się działo. Ale zanim będę mówić o tym, o czym wszyscy chcą usłyszeć, czyli o 5 liniach metra, opowiem o czymś o wiele ważniejszym, czyli o tym, gdzie nie działają windy w metrze. A mianowicie metro Bemowo, Kondatowicza, Rondo Daszyńskiego i Brudno, czyli tylko właściwie na drugiej linii metra, nie działają windy w tym tygodniu i właściwie dzisiaj tak to wygląda. Natomiast przechodzimy teraz już bezpośrednio. Warszawa z planem komunikacji do 2050 roku. Nowe linie metra i bambaje. O ile bambajowych linii tutaj nie mam zbytnie powiedzieć. No dobra, tutaj są pokazane, ale to tak mało widać. Ja wam pokażę to może w nowej karcie. Tak, natomiast najpierw zacznijmy w sumie od tramwaju, bo tramwaje są całkiem krótkie do opowiedzenia. Dokładną analizę wszystkich linii tramwajowych, które tutaj widzimy, ja Wam dokładnie jeszcze przedstawię ją w specjalnym, osobnym filmie, natomiast co jest najważniejsze. Mamy nowe linie metra, M3, M4, M5 i wydłużone M2. Od razu odpowiadam na wszystkie koncepcje, wymysły i tak dalej. Druga linia metra teraz jest budowana tylko do stacji Karolin, żadne STP, w sensie jest STP Karolin, a żadne wydłużenie do Ursusa nie jest aktualnie realizowane i metro nie wypowiada się, nie mamy oficjalnego stanowiska, kiedy to byłoby realizowane dalej. Więc od razu odpowiadam na wszystkie pytania, czemu nie ma na Ursus? Bo nie było tego zaprojektowane, a aktualnie cały czas trwa jeszcze realizacja studium i to jest tylko studium. To, co jest w studium realizowane i pokazywane, to jest w jaki sposób będzie się miasto rozwijać, gdzie muszą powstać rezerwy na przyszłą komunikację, ale ze studium można skorzystać, ale nie trzeba. Czyli wszystko to, co widzimy tutaj, wszystkie inwestycje, które są zaplanowane z komunikacji szynowej, tramwajowej i metra, może być zrealizowane, ale nie musi i raczej większość tego nie będzie zrealizowana do 2050 roku, chyba że na jakieś mega dofinansowanie, nie wiem, na 100 miliardów złotych, to by to zrealizowali faktycznie, ale rozkopaliby przy okazji całą Warszawę. Natomiast co faktycznie tutaj warto podkreślić, to jest to, iż Odolany w końcu mają swoją linię tramwajową. To jest przewidziane i o tej linii tramwajowej od dawna już wiem przynajmniej. I tutaj też będzie zajezdnia tramwajowa, mniej więcej w tym miejscu się znajdować i na to już jest rezerwa terenu. Dalej przewidziano duże potoki pasażerów na relacji Bemowo, Ursus, Włochy i Mokotów, dalej Ursynów. Kto by się spodziewał? Może dziś jechałem tam linią, taką jedną autobusową, która tam na tej jeździ jest całkowicie zapełniona. Nie, skądże znowu. Ale bardzo mi brakuje, że tutaj nie pomyśleli nad linią tramwajową. Dalej, co my tu jeszcze mamy z fantazji? No jest wydłużenie linii tramwajowej do metra Wilanowska. To tego nie widać, ale tutaj jest dokładnie to pokazane, że faktycznie tak to ma wyglądać. Tramwaj do Siekierek, ale tu też mamy metro. O metrze za chwilę opowiem. Wydłużenie do południowej obwodnicy Warszawy tramwaju z Branieckiego. No dobrze, ale Powsin też czeka. Co my tu jeszcze mamy? Wydłużenie do Marsa tramwaju. No powiedzmy, że tak, oczywiście. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest duży potok, wchodzi o to, żeby autobusy faktycznie obsługiwały to dobrze. Tu ogólnie nie mamy zbytnio nowych linii tramwajowych, pomijając to, że most wrócił. Jakie zaskoczenie! Most, Kraśnickiego w tym miejscu ponownie się pojawił na mapie Warszawy. Oczywiście tramwaj na Zieloną Białękę, ten dłuższy, z dojazdem do mostu, do trasy mostu Marii Skłodowskiej w chwili jest. No i oczywiście cały tramwaj na Zieloną Białękę i połączenie PKP Żerań z pętlą tramwajową Żerań Wschodniej. Ta rezerwa jest pozostawiona, ale budowanie wiaduktu nad Kanałem Żerańskim i całkowita tutaj przebudowa skrzyżowania, no dobra, do 2050 roku to może mi się uda. Tutaj zupełnie nowa linia tramwajowa i ogólnie cała obwodnica tutaj nowa przez właśnie nową pętlę Ostrodroga i właściwie tyle, jeżeli chodzi o fantazy. No i oczywiście Odolany, ale to wiadomo. Także tak to wygląda, trochę tych nowych linii tramwajowych jest tutaj powciskanych. Tutaj coś też napakowali, widzę, tego jest więcej. I też widzę, że... Czekajcie, tego nie ma? Nie, nie ma. Nie ma pokazanej tej linii tramwajowej na Nowym Świecie, a ona też jest w planach. Więc jak widzicie, ogólnie tak to wygląda. Co do linii metra, no to tak, pokrótce. Druga linia metra będzie jechać od Ursusa. Poczekajcie, wejdźmy sobie w tą mapkę, będzie trochę lepiej widać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o linię metra. O, dokładnie. To tak, druga linia metra ma jechać od Ursus-Niedźwiadek. Według mnie całkiem dobre podejście. Faktycznie za zapełnienie metra całkowicie na full jeszcze przed wjazdem do Warszawy, do centrum Warszawy. No i dalej dojazd do Mademontu. No linia metra, no nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to takie S trochę się robi. No może taką mają fantazję. Dalej mamy trzecią linię metra, która teraz już nie jedzie od Stadionu Narodowego w kierunku centrum, tylko i wyłącznie w kierunku Wrocławia i następnie jedzie do Żwirki i Wigury. Ciekawa koncepcja. Jakby nigdy nie sądziłem, że Żwirki i Wigury będzie mieć połączenie dwóch linii metra i linii kolejowej, ale jak widać można się mylić. Dalej mamy M4 Wilanów. Wow, Wilanów wraca na mapę Warszawy pod względem metra. I M4 ma być realizowane jednocześnie z M3, więc to też jest ciekawe, z Wilanowską, jaką łącznik z M1. No i dalej oczywiście Służewiec, Żwirki i Wigury. Żadne lotnisko Chopina, spokojnie, tam metra nie będzie. No i ogólnie cała dalsza trasa tam z jakimś placem Narodowicza, gdzie będzie łącznik dwóch linii metra, to jest do zrealizowania, bo tam jest dużo miejsca. Z łącznikiem na Rondo Daszyńskiego, to też jest do zrealizowania, Rondo Daszyńskiego na to jest specjalnie przygotowane, powiedzmy. No oczywiście Rondo Radosława, które by miało jakoś lepsze połączenie, tutaj też z przystankiem kolejowym, który nie wiem, jeżeli tu istnieje. Co my tu mamy? Na Mademoncie połączenie 3 linii metra, nie komentuję tych fantazji, jakby... I zaraz wam pokażę koncepcję, jak to ma wyglądać. No i dalej ma się kończyć na Białęce, na Tatrchominie, bez dojazdu dalej na Winnicę, bo tramwaj musi być. Więc ogólnie całkiem ciekawie. Dalej mamy jeszcze jedną linię metra, czyli piątkę. I M5 jest całkiem proste i całkiem bym powiedział, że sensowne, bo obsługuje to, co właściwie powinno być zrealizowane. Inaczej, M5 i M4 to linie, które powinny powstać metra w tym momencie. M3 to jest wynalazek, który właściwie nie do końca wiadomo po co komu jest, bo spokojnie tramwaj M5, M3 mógłby zastąpić w 100%, to jest moje podejście. Natomiast M5 będzie jechać w teorii od Wrocławia z skrzyżowaniem łącznikiem na Ostrobramskiej. Dalej na Plac Konstytucji, tak, Plac Konstytucji ponownie wraca. Plac Narodowicz, tak jak powiedziałem, będzie właśnie łącznikiem, Dworzec Zachodni cały czas ma metro i tam miejsce jest pozostawione, ale Jerozolimski ze stacją metra nie jestem sobie w stanie tego przewidzieć, wyobrazić, ale połączenie z WK-tką bardzo dobre. Na Ursusie łącznik i na Szamotach łącznik z M2. Dobrze, a teraz dosyć tych fantazji, opowiadań moich, jak te łączniki będą wyglądać. No, całkiem ciekawie. Jednym z pomysłów to jest tutaj właśnie łącznik, aby po prostu były dwa perony bezpośrednio jeden nad drugim, czy po prostu, że zjeżdżamy sobie schodami ruchomymi na dół, na niższe poziomy i wtedy możemy wsiąść do drugiej linii metra, czy do którejś tam, która będzie. Więc ogólnie całkiem ciekawa koncepcja, coś podobnego jak jest w Łodzi teraz budowane. Natomiast o wiele bardziej jestem pod wrażeniem tej koncepcji, mianowicie, że byłby wspólny peron dwóch linii metra i to jest właśnie stacja Mariemont. Stacja Mariemont jest tutaj, łącznik byłby taki do stacji M1, taki trochę dziwny, naprawdę dziwny. Ale nie to jest ważne, ważne jest to, że tu byłyby dodatkowe wyjścia na stacji Mariemont i ogólnie łącznik cały z M4, M2, które tutaj były planowane. Brak możliwości połączenia M2 z M4, to już ten układ torowy wiadomo można jeszcze zmienić. Ogólnie dosyć ciekawe to jest zmiany, ale najważniejsze jest to, że są po prostu wspólne perony, w sensie wjeżdżamy tym torem, wjeżdżamy M2, przesiadamy się tutaj dalej i jedziemy sobie dalej. Z kolei M4 możemy się przesiąść na M2 lub pójść dalej do M1. Według mnie całkowicie, naprawdę całkiem niezłe podejście. ale to jest tylko i wyłącznie studium, więc wiecie. To, co tutaj widzimy, to jest założenia, to jeszcze nie jest do końca skończone, więc całkiem ciekawie. A, nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo z tych wszystkich rzeczy, które opowiadam i tak dalej, jest jeszcze jedna rzecz, której zauważyłem, że chyba nikt nie zauważył. Może wy to wszyscy wiecie, ale ja do końca jeszcze tego nie wiem, jest świadom, a mianowicie mamy połączenie, tak, metro szwedzka, to już dobrze wiemy, że jest połączone z Warszawa Targówek, na której prawie nikt teraz nie korzysta i żaden pociąg, i jest też nowa stacja tutaj Warszawa Targówek na linii kolejowej pomiędzy Dworcem Wileńskim a Warszawa Zacisze-Wilno, czyli na linii do Kobyłki i Wołomina. Tak, tutaj ten przystanek jest planowany przez kolejarzy, kiedy będzie zrealizowany, tego na razie jeszcze nie wiemy. Także tu już jest taka jedna rzecz, która się pojawiła, no bo tam mogłem, reszta to tak jak było, rok jest. A, no i oczywiście zapowiedzieli dworzec autobusowy na Karolinie, co też tylko pokazuje fantazję tych planów, no ale wiadomo, 2050 to może faktycznie, to jest na tyle odległa data, że będzie to do zrealizowania, i nie będę się odnosić do komentarzy waszych, że Trzaskowski znowu ściąga ode mnie koncepcję metra i że nawet z 2050 nazwę znowu z mojej serii ściągnął, bo po prostu nie chcę mi się tego komentować. Już za dużo ściągnął, nie będę wchodzić w te tematy. Natomiast przejdźmy do tego, co faktycznie jest realne i co się dzieje. Bo koncepcje metra, wiecie, wybory za chwilę, niedługo. O ile koncepcje były zaplanowane do zrealizowania dużo wcześniej, przed wyborami, o tyle teraz, że tak nagle się pojawiają jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnym wszystkich zakończeń prac. Tak tutaj nagle... Ciekawe, co nie? Ciekawe. Tylko to tramwajowe tak bardzo zostały przyćmione przez linię metra, ale metro jeszcze pokazuje nam tutaj swoje pazurki, a raczej Stroer. Stroer robi reklamy w metrze, w sensie jest tutaj agencją, która zajmuje się wszystkimi tymi miejscami, gdzie jest wyświetlane, i jak mogliście zobaczyć, ostatnio zniknęły. Ogólnie dosyć duża afera z tymi reklamami jest. Te reklamy tutaj nie przeszkadzają. Tu też mi nie przeszkadzają te wyświetlacze. Nawet całkiem mogę powiedzieć, że to nowocześnie wygląda, więc może być. Pełno tych reklam. To też mi na Politechnice, powiem wam, że nawet mi się całkiem podobały te wielkie płachty reklamowe. Natomiast na mozaikach to mi się w ogóle nie podobało, na tych dwóch stacjach. To jest jedyne, co mi się nie podobało z reklamami. Ale no, na razie jest w teorii zawieszenie umowy. Stroje tak to twierdzi. Metro mówi, że umowa cały czas jest normalnie obligowana i cały czas nalicza pieniądze, a prezydent Warszawy powiedział, że jakby no, umowa jest, więc tyle. To, że trwa audyt, to nic nie znaczy. No i tam już jakieś sprawy pozwem grozi Stroer, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, jeszcze rzecz powiedziawszy, nie będę mówić, bo akurat faktycznie trochę zajmuję się branżą reklamową, więc nie będę mówić, czy jestem za nimi, czy przeciw nim, ale powiem wam, że to na pewno nikomu na pozytyw nie wyjdzie ta akcja cała reklamowa, chociaż domyślam się, że przeciętny pasażer ma to zupełnie gdzieś. Bo po prostu nie ma reklam. No i co? Pociąg jeździ, więc tyle ważne. A tramwaj niedługo dojedzie do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To taka informacja w międzyczasie zupełnie z innego miejsca. Wybrany został wykonawca studium tramwaju do Centrum Zdrowia Matki Polki. Dobrze, przyspieszamy, bo się rozgadałem jak zawsze o metrze, więc teraz szybko o kolejnych informacjach. SKM-ka linii S3 teraz będzie jeździć na trasie różnych. Ogólnie po prostu jak jeździcie SKM-kami i pociągami, zawsze patrzcie na rozkład jazdy, bo może być różnie na okresie czasu 19 luty, 11 marca, różne fantazje się dzieją. Dalej stacja Poronin będzie miała przejście podziemne, tak, ta do Zakopanego, będzie miała nowe przejście podziemne z jakąś tam skromną kwotę i będzie się znajdować, będzie nawet realizowana jakoś w tym roku, więc całkiem nieźle. A film, który będziecie niedługo mogli zobaczyć na temat tej całej linii kolejowej, również uwzględnia stację Poronin, bo dwa filmy są z Poronina, jeden to jest przelot, a drugi to jest przejazd pociągiem na odcinku Chobłówka, Zakopane, stacja tymczasowa, więc to niedługo będziecie mogli zobaczyć na kanale, ale o tym później trochę, bo w międzyczasie PKP mówi, że będzie teraz wygodniej, a mianowicie będzie można rezerwować miejsca bezpośrednio właśnie w takich wagonach, ale na razie tak pilotażowo. Ale takie coś już wymyślili, więc tak to wygląda. Tymczasem WK-tka już najbliższy poniedziałek otwiera nowy tor do użytku. Ja będę na tej uroczystości, Może nie dostałem zaproszenia, ale przyjadę i tak, bo dostałem je po prostu w inny sposób, innymi kanałami. No to szkoda, że mnie cały czas nie zapraszałem, no trudno. Ale to nie zmienia faktu, że się pojawię i dla Was pokażę, co tam się działo na tej konferencji, żebyście mogli zobaczyć i żeby nie było, że zapominam o WK-tce i tak dalej. O ile filmy z WK-tki zupełnie mi się nie opłacają do nagrywania, to po prostu jestem całkowicie ciekawy. No i tak zamkniętą organizację czasami fajnie pokazać zupełnie z innej perspektywy, jak się budują raz na ileś lat. Także tak to wygląda. Zdjęcia są moje na transporcie, ale to swoją drogą, tak. No ale no, ten nowy program po prostu będzie oddany do użytku już w najbliższy poniedziałek, tam od której godziny to nie wiem, i też w związku z tym są utrudnienia. Znaczy po prostu będzie nowy rozkład jazdy, bo nowy to jest oddany do użytku, a stary będzie zamknięty. Tymczasem Veturilo wraca standardowo oczywiście od 1 marca, a zanim to się stanie, no to nowe rowerki. Dużo nowych rowerków. Tak wyglądają nowe rowerki, a tak wygląda ich pełna masa. Naprawdę, pełno tych rowerów. To jest na FSO aktualnie, tak to wygląda. No ktoś mi niech powie, że to jest mało rowerów. No ktoś niech mi powie, że to jest mało rowerów. To jest pełno rowerów, to jest pytu rowerów. Natomiast jesteście może ciekawi, gdzie będą stacje rowerowe. No bo teraz ogólnie system Veturilo się zmienia. Nie będzie tak jak wcześniej, czyli tak jak wcześniej było, że wczepiamy do elektrozamka rower. Nie, teraz tego tak nie będzie. Teraz będziemy zostawiać po prostu rower przypięty na rower. Mniej więcej zostawiam po prostu w tych miejscach, które są wyznaczone. Tych miejsc jest wyznaczonych całkiem dużo, całkiem sporo, to jest 300 stacji łącznie na terenie całej Warszawy, a jeśli zostawiamy poza terenem stacji, bo możemy to zrobić, to po prostu płacimy ekstra 15 zł, a jeżeli zostawiamy na terenie stacji, dostajemy 5 zł zwrotu. Przypominam, pierwsze 20 minut z wypożyczenia na wszystkie rowery, czy elektryczne, tandemy, czy zwykłe, to jest cały czas za piękne 0 zł, za free. A kolejna godzina to w zależności od rowerów elektrycznych albo zwykłych, czy tam tandemów. Zwykły i tandem to jest złotówka, elektryczny nie pamiętam dokładnie. No i tam później oczywiście to idzie coraz wyżej. Ważne jest to, że można właściwie na tym wyjść na plus. Oczywiście pieniędzy nie wypłaci się z Veturilo, jeżeli się właśnie zostawia na terenie stacji, te 5 zł się dostaje, tylko i wyłącznie po prostu to jest w systemie. Także pieniędzy się nie da wydostać, takich, które się zarobi na Veturilo, tylko i wyłącznie można odzyskać pieniądze, które się tam wpłaci, faktycznie fizyczne. Co ważne, Wawer się pojawił w końcu i Wesoła z stacjami Veturilo. W sumie nic dziwnego, bo to nie są stacje elektryczne, tak? Są po prostu stojaki na rowery, będą z pionkiem, z takim słupkiem, żeby można było zobaczyć, gdzie to się znajduje. Co najciekawsze, najmniej stacji jest włącznie aktualnie we Włoszech. We Włochach w sensie. Włochy mają 3 stacje, Wesoła ma 4 stacje, Wawer ma szalone 7, tymczasem Wilanów ma 6, więc dużo mniej. Oczywiście Śródmieście ma najwięcej, bo 60, Tembertów ma 5, tam tu jeszcze mamy Białęka, ma 8, no różnie, tak, ale każda dzielnica mniej więcej teraz już coś ma, tak. Jeśli nie widzicie tej dzielnicy Powiśle, to dlatego, że dzielnica Powiśle nie istnieje. Także, no tak wyglądają te słupki przy okazji, o, miło, że jest zdjęcie. Tak wyglądają te słupki i na nich jest cała instrukcja, jak trzeba z tego korzystać, ale spokojnie i jeszcze to nie będzie otwarte do użytku, bo jeszcze to parę dni mamy do 1 marca. Tymczasem właśnie WK-tka. W ten weekend również są utrudnienia, tym razem to są utrudnienia na innym odcinku, czyli od Alei Jerozolimskiej do Śródmieścia pociągi jeżdżą albo wahadłowo, albo skrócone, albo inne fantazje. Tam jeszcze trwają prace po prostu przy tym nowym łączniku, który jest przy zachodniej. No i w związku z tym pociągi jeżdżą różnie, a jest również wzajemne honorowanie na tych liniach, na danych odcinkach, na zasadzie działania biletu WK-tki w transporcie publicznym WTP. Tymczasem 249 jeździ inaczej, kursem troszeczkę przeniesionym, w związku z tym, że nad Stron Chrzanów jest już zamknięta jezdnia, tak jak to wygląda na tym załącznym obrazku, to te autobusy teraz zamiast, jak one tutaj stąd wyjeżdżają, co nie, to zamiast jechać tędy, to jadą teraz tędy i tutaj jest pętla i później, znaczy tu jest pętla i później jadą dalej. Także takie się zmieniły i tu jest właśnie, widzicie, jest teren zamknięty i przejście dla pieszych jest utrzymane, ale jest trochę na okrągło. Tymczasem tramwaj do Wilanowa już się zaczął z budową, film na temat konferencji i zmian wszystkich macie teraz w opisie i w karcie, więc jak coś to możecie sobie zobaczyć, ale tak, faktycznie tramwaj do Wilanowa teraz wchodzi mocno w kość i punkt informacji budowy metra jest bezpośrednio obok Świątyni Opatrzności Bożej, nie będę mówić tej drugiej nazwy, bo nie wypada, ale doskonale wiemy, że to jest wyciskarka do owoców, natomiast ważne jest jest to, że obok tego miejsca jest aktualnie punkt tymczasowy informacji budowy tramwaju do Wilanowa, nazwa długa, chociaż punkt informacji budowy drugiej linii metra jest jeszcze dłuższa, ale ważne jest to, że jest i on działa w tygodniu i w soboty, tak mniej więcej po południu, po pracy, żeby podjechać chyba do 18 mniej więcej, od 12 do 18 jakoś tak to mniej więcej działa. Natomiast tak, dobrze, że to właśnie uruchomili ten punkt i można sobie podejść i wszystkiego się dowiedzieć. Tymczasem, no, dużo się dowiedzieć, dużo rzeczy nawet, których nie powinni mówić, też dowiedzieć, bo byłem dzisiaj i trochę się dowiedziałem. Natomiast tymczasem mamy też tramwaj na Kasprzaka, on też daje w kość, mianowicie autobusy linii 103, N45 i N95 jeżdżą objazdami, bo w tym miejscu Krzyżanowskiego i Płocka nie mają połączenia, bo robią po prostu łącznik tramwajowy, tutaj szyny robią łącznikowe. I również rowerzyści mają dosyć duży problem, bo teraz nie mają tutaj tej drogi rowerowej, nie jest robiona na nowa. Jest całkowicie zakaz tutaj rowerowy, jest objazd naokoło. Dobrze, że robią objazdy, bo to jest dosyć ważny ciąg rowerowy. Jakby go zamknęli, to byłby duży problem. I dobrze, że jeszcze przed sezonem głównym rowerowym, to może się faktycznie uda to przed tym okresem zrobić. Także dobrze, że to wszystko się tutaj łączy i miejmy nadzieję, że będzie całkiem dobrze i bez większych utrudnień. Ogólnie autobus teraz jeździ tutaj dosyć inaczej, bo jeździ tutaj i tutaj. Część przystanków jest zawieszona, no jak jeździcie, po prostu sobie zerknijcie dokładnie, gdzie on jedzie. Tymczasem we Włochach również są zmiany. 127, 228, 194 i N85 jeżdżą inaczej w związku z tym, że na Globusowej jest wyremontowany wiadukt. Ja Ci zaraz dam sobie na Notfound. Dobrze, może zrobimy... Tak będzie. No dobrze, no to no nie chce się otworzyć, jak widzicie. Nie mam żadnego pojęcia czemu, ale chodzi o to, że tu jest wiadukt Globusowej i on aktualnie jest po prostu całkowicie zamknięty i tutaj są objazdy naokoło, tutaj jest stacja kolejowa Warszawa Włochy i po prostu autobusy muszą jeździć objazdami. Tak w dużym skrócie. Nie wiem czemu mi nie działa strona info ulicy, ale nie działa. Dobrze, lecimy dalej, bo jeszcze parę informacji, mianowicie prezydent USA w Warszawie utrudnienia 21-22 lutego. Prezydent Warszawy powiedział to w bardzo dobrych słowach i ja tylko go powtórzę, cytuję. Jeśli nie musicie wtedy wychodzić z domów, to nie wychodźcie. Nie, no dobra, powiedział to trochę inaczej. Jeśli nie musicie jeździć samochodami po centrum, to tego nie róbcie. Ja się całkowicie do tego przykładam, ale ja bym po prostu w ogóle nie proponował wam wychodzenia na komunikację naziemną, tylko podziemną. W sensie pociągi i metro to tak, ale tramwaje i autobusy na górze to nie, na pewno nie. Czemu? Czemu mówię wam, że nie? A no bo to jest teren, gdzie będzie zamknięte ulice podczas przejazdu prezydenta, cała droga z lotniska i ogólnie właściwie to wszystko tu się świeci na czerwono. Co to jest? A, teraz to miało sens. Się zastanawiałem, czemu nie dostałem pozwolenia na latanie dronem. To by miało sens, jak on wszędzie kurde będzie jeździć. No trudno, no to tramwaj, w sensie inwestycje dronowe, Plac Trzech Krzyży, Pałac Saski, który jest do nagrania, most na Pragę, czy trasa Łazienkowska poczeka chwilę, no bo prezydent z USA przyjeżdża. Więc zanim to się skończy, to na ten okres czasu, no jak widzicie, jest wszystko zamknięte. Jest też dużo miejsc, gdzie jest zakaz parkowania. No, dobrze, to ja jutro będę musiał trochę nagrać tych inwestycji, bo w sumie nie pomyślałem o tym, że jak prezydent przyjeżdża, to właściwie nic nie ma. Dobrze, kiedy on jest? W te dni? Czekajcie, jeszcze raz sobie sprawdzę. 21, 22. Ajajaj. Dobrze, nie wychodźcie z domu, nie latajcie tu na nami, w ogóle nic nie róbcie najlepiej w tym czasie. Ja wtedy będę puszczać film z Zakopanego czy coś tam. Rondo na Chodeckiej, przetarg został rozstrzygnięty i jest aktualnie projektowany za kwotę trochę ponad 300 tysięcy złotych. W tym miejscu jest rondo i rondo ma pozostać i nowe ścieżki rowerowe i tak dalej. Plac Centralny, czyli Zielona Rewolucja w samym centrum stolicy. Czy rewolucja, to nie wiem, no ale zawsze trochę zielonego obok nowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które nie cieszy się zbytnią popularnością, jeżeli chodzi o ten swój blokowy kształt. Ja wam powiem, że nawet całkowicie się podoba, ale jak zdejmą rusztowanie, to będzie ładnie wyglądać. Chodzi o to, aby tutaj było trochę zieleni, trochę wody, no i miejsca wypoczynkowego. No dobrze będzie, jeżeli tego parkingu nie będzie pod pałacem, w sensie placu defilat, żeby to jakoś sensownie wyglądało. No, Tak, na razie są oferty, więc jeszcze chwilę poczekamy, tak, dopóki został ogłoszony przetarg na to, kto to zrealizuje, więc chwilę jeszcze poczekamy, ale tak, już zaczyna się na ten element przebudowy, no wiecie, Zielone Centrum Warszawy miało być zrealizowane w trakcie całej kampanii, w trakcie całego urzędowania prezydenta Warszawy. Wszystkie inwestycje nie zostaną zrealizowane, różne problemy i takie tam, ale przynajmniej ten element powstanie. Mamy już tych parę elementów, które powstały i ze wszystkich raczej jestem zadowolony, włącznie z klasą 5 rogów. Bardzo przyjemnie mi się teraz chodzi chorza, chociaż sama chorza wygląda tragicznie, jeżeli chodzi o budynki. Natomiast... na koniec informacje takie mniej dobre. Mianowicie mieszkańcy narzekają na hałas południowej obwodnicy Warszawy, chcą ekranów i faktycznie jak zostały zrealizowane badania, to wyszło, że no trochę jest za głośno. Ja tamtędy często przyjeżdżam, jednakże autobusem jeżdżę, więc nie słyszę tego, ale jestem bardzo zdziwiony, że faktycznie tam nie ma jakiegoś bardziej zbanego systemu, aby te hałasy jednak nie wychodziły. Więc dobrze by było, gdyby Wilanów był zabezpieczony przed tym jakimiś ekranami akustycznymi, bo tam ich brakuje naprawdę i zobaczymy, co na to się stanie. Marszałek województwa może nałożyć oczywiście taką powinność na GDDKiA i wtedy będzie to realizowane. Gatka będzie miała coś do zrobienia. Tymczasem sondaże. Trzy sondaże, jeden taki trochę nietypowy. Możecie cały czas z nim głosować. Natomiast tak. Sondaż. Czy twoim zdaniem tablice elektroniczne z odjazdami pojazdów SIP powinny znajdować się również na przystankach autobusowych WTP? Czyli te, wiecie, jak macie tam odjazd, linia 10, kierunek wyścigi właśnie odjeżdża, coś takiego właśnie jak mamy, no to właśnie czy tak powinno być? Większość z Was głosowało, że tak. I oczywiście mi tu chodziło na przystankach, które mają duże zatarzenie pasażerów, tak? Bo tu pisaliście mi w komentarzach, że tak, ale jeżeli jest na dużych przystankach. I oczywiście mi o takie miejsca chodziło, na przykład na trasę łazienkowską, chociaż tam są lewieczne opóźnienia, czy na inne inwestycje. I żeby to oczywiście nie był rozkład jazdy, tylko to było aktywne wyliczenie, za ile pojazd dojedzie z opóźnieniami. Następnie byłem zakopany, więc wam wytłumaczyłem, że o wszystkich liniach M5 i tak dalej będę mówić później, czyli dzisiaj, więc wam puściłem zdjęcie z Zakopanego. Nie będę wam pokazywać moich zdjęć z Zakopanym na razie. Nie są jeszcze gotowe. Tymczasem, czy według Was powinny być nocne linie tramwajowe? No i powiem Wam, że jestem zdziwiony tymi komentarzami, z odpowiedziami. Większość oczywiście z Was stwierdziło, że tak, bo łącznie na tak jest ponad 60% ankietowanych, ale tak jako nowe linie 26%, tak jako nocne kursy dziennych linii 39%, na nie jest prawie 30%, bo 27% z Was zagłosowało i nie wiem, nie mam zdania, 8% z Was. Dużo z Was stwierdziło, że tramwaje są głośniejsze niż autobusy. Tutaj się z Wami zależy od tramwaju, tak? Jeżeli puścimy jazz, to oczywiście na łukach będzie robić, a jeżeli puścimy na przykład swinga, to będzie przyjemnie jeździło się, ale to jedyny mój warunek, żeby faktycznie były nocne linie i żeby to było całkiem po cichu. A co do autobusów, no to autobusy no nie są najcichszymi środkami transportu, elektrycznych się nie puszcza w nocy, bo wiecie, to nie ma dużego sensu. Chodzi mi głównie o to, żeby po prostu zrobić jakąś linię tramwajową nocną na przykład, która by jeździła w kółku dookoła samego centrum, bo czegoś takiego zbytnio nie mamy, żeby się jakoś sensownie przemieszczać po centrum, naokoło, a nie jechać tylko do dowódca centralnego. Jakby, hello, ja czasami podróżuję w nocy, parę razy w tygodniu nocnymi jeżdżę, jak przy normalnych miesiącach i powiem Wam, że no byłoby lepiej, gdyby tak coś takiego istniało. Oczywiście całkowicie rozumiem, czemu tego nie ma, bo w ten sposób mogą tramwaje wszystko serwisować w nocy, wszystkie tory i tak dalej, bez utrudnień w ruchu. Tymczasem jeszcze było jedno pytanie, czy kanał Awizonosz powinien publikować kolejne filmy o inwestycjach z Warszawy i Polski? No i większość z Was, 88% z Was stwierdziło, iż tak, 8% iż nie, a na nie wiem 4%. Powiem Wam, że jakby było 90%, to bym dalej nagrywał filmy, no ale ponieważ jest 88, no to co mi pozostaje, to jest ostatni film z kanału. Oczywiście żartuję, ale taki element chciałem tutaj pozostawić. No to trochę problemów było w międzyczasie ostatnio, między innymi gimbal mi się zepsuł, pała sykutowa, czy wszystkie baterie od drona musiałem wymienić, to duże były wydatki, biorąc pod uwagę, że nie mam żadnego sponsora i wszystko co tu właściwie robię, to pieniądze jakie są na YouTubie, to jest charytatywna robota, więc wszystkie filmy, które dla Was realizuję, nawet ci wspierający, którzy mają swoje bonusy, to jest drobny ułamek w tym, ile faktycznie kosztuje realizacja tych filmów, to wiecie, to pomysł, żeby przestać robić coś, co właściwie w żaden sposób się nie utrzymuje, jest dość duży, ale spokojnie, do połowy tego roku jeszcze będzie tak jak jest. Ale pytanie było też o Polskę i właśnie do tego dochodzimy. Pytanie jest do Was w komentarzach teraz, z jakich inwestycji z całej Polski chcielibyście zobaczyć filmy na moim kanale, ponieważ jak dobrze wiecie, w najbliższym kolejnym miesiącu będą zniżki PKP, nie zniżki, tylko powrót cen przed podwyżką PKP. W związku z tym ja zamierzam wrzucić do mojej oferty nową serię z jakiegoś konkretnego miasta, albo będę podróżować po różnych inwestycjach z całej Polski na przestrzeni co drugi miesiąc lub co miesiąc. Łódź oczywiście pozostanie co 2 miesiące do nagrywania, bo Łódź jest po prostu zbyt tania, żeby tam dojeżdżać, żebym tego nie nagrywał. To jest odpowiedź. To jest Łódź, Łódź jest jednym z nielicznych serii, która mi się całkowicie faktycznie zwraca. W sensie zwraca się, jeżeli chodzi o koszt dojazdu, nie jeżeli chodzi o koszt realizacji, ale to nie zmienia faktu, że może coś jeszcze ciekawego z innych inwestycji. Od razu odpowiadam na tunel w Świnoujściu, planuję nagrać coś na temat tego i aktualnie realizuję wejście do tego tunelu, ale co do innych inwestycji, dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć, czy jedno konkretne miasto co 2 miesiące, czy może co 2 miesiące albo co miesiąc różne inwestycje z całej Polski? Jestem ciekawy, co proponujecie. To jeszcze będzie oczywiście przedmiot moich dalszych analiz i to nie wcześniej się stanie jak w kwietniu, bo w marcu trochę jeszcze rzeczy do roboty będę mieć, żeby odkopać serie, których nie zdążę zrobić w tym miesiącu, a w międzyczasie dobijamy mniej więcej już powoli do 9000 subskrypcji, więc oczywiście Wam bardzo dziękuję. Na 9000 subskrypcji raczej nie będzie żadnego specjala, na 10 macie przywieziony ten lot dookoła CPK, na niego się powoli przygotowuję, bo wiecie, jeżeli mam uzbierać na taki przelot, to muszę przygotować sobie te 700 zł trochę wcześniej mniej więcej, bo tyle będzie kosztować ten lot. Lot samym samolotem, od samej realizacji nie będę mówić, także no niedługo będzie się trochę działo. Co do filmów z Zakopanego, od razu odpowiadam, tak, nagrałem wszystko, jeszcze czekam na parę informacji od PKP, co do tego tam jest realizowane, by wam móc lepiej to wszystko przekazać i wtedy po kolei będą filmy najpierw na temat samej stacji Zakopane i tymczasowej, później na temat będzie przelot i na sam koniec będzie przejazd pociągiem właśnie od Chabówki do Zakopanego tymczasowego. Domyślam się, że nam to wszystko się spodoba, mam też zdjęcia nocne, zdjęć moich z wycieczek, które tam robiłem w ramach mojego czasu prywatnego nie będę Wam pokazywać, bo to jest moja część prywatna. Na te 4 dni sobie trochę odpocząłem zupełnie od wszystkiego, a film z tramwaju na Gagarina czy kolektora Mokotowskiego BIS, który faktycznie też miałem okazję stwierdzić, zobaczyć. Na razie czekam na akceptację ujęć, zdjęć i autoryzację wszystkich moich rzeczy, które powiedziałem. Tam ma być, że mnóstwo ciekawych rzeczy opowiadam, dlatego jeszcze to chwilę poczeka i zobaczymy, kiedy się zobaczymy. Co do filmów w najbliższym czasie, zamierzam trochę podsumować wszystkie inwestycje. Nowe linie tramwajowe i nowe linie metra będę podsumować w mniejsza z tym bis na przestrzeni najbliższego tygodnia, z tym, że jeszcze muszę dostać wszystkie projekty tego i jak to według tego studium wygląda, bo to, co mamy aktualnie, to ładnie wygląda, ale jakbym miał w lepszej jakości, lepiej mógł zobaczyć, to wtedy będę mogłem to po prostu lepiej pokazać i lepiej ocenić, więc jeszcze poczekajcie chwilę i wtedy będę mógł Wam to wszystko pokazać. Więc to się będzie działo na przestrzeni końca tego miesiąca, tego tygodnia i kolejnego tygodnia. A do tego czasu to było na tyle z tego materiału. Jeśli jakiś film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny smaczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Kiedy Wy to oglądacie, pewnie jest jakaś północ, może już jest nawet niedziela, bo film pewnie późno się pojawi, a ja jak zawsze zbyt długo gadałem, bo zobaczyłem nowe linie metra. A, jeszcze jedno, niedługo pewnie się pojawi kolejny odcinek albo z Okiem Avizynosza, albo z Warszawskiej Polityki, bo jest jeden specjalny film, który musimy zrobić na temat lotniska Babice, bo tam się porobiło trochę od ostatniego filmu, który na ten temat zrobiliśmy. Więc do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!